że będzie to najlepsza z gal, jak dotychczas zrobiliśmy. Mamy wagę ciężką, mamy walkę kobiet, mamy walkę wielu naszych zawodników, raciborzan, także nie zabraknie emocji na pewno. Dziewczyny są atrakcyjne, przygotowane, myślę, że dają dobrą walkę, że widzowie będą zadowoleni. Tak, Joanna miała długą przerwę, nie trenowała, urodziła dziecko, ale ma na swoim koncie tytuł mistrza Europy w brazylijskim jiu-jitsu, także myślimy, że będzie dobrze. Bilety są w ciągłej sprzedaży, można je kupić w sklepie MaCity na ulicy Kolejowej 18, można także kupić online poprzez portal Ticket Portal oraz można je kupić bezpośrednio przed galą. Nastawienie jest w porządku, miałem nadzieję, że rywal dzisiaj przyjedzie na ważenie, niestety nie mógł dojechać, dopiero jutro zobaczę rywala na hali przed galą. Ale nastawienie jak najbardziej w porządku. Na razie nie odczuwam stresu, czuję się dobrze przygotowany i mam nadzieję, że razem z rywalem damy dobre widowisko. Fajnie jest spotkać się na ważeniu, zrobić pierwszy raz face to face. Fajnie wygląda to dla widzów, fajnie wygląda to dla nas, dla organizacji. No ale trudno, może następnym razem. Przewidujemy około 3 godzin, ale to wszystko zależy, jak potoczą się pojedynki. Mogą niektóre się szybciej skończyć, niektóre mogą być w pełnym wymiarze, więc nie możemy zagwarantować dokładnie, ile będzie trwała gala. Z mojej strony liczy się tylko zwycięstwo, ale zobaczymy, co jutro przyniesie klatka. Ja czuję się bardzo dobrze przygotowany. Przez okres przygotowawczy dawałem ze siebie 100%. Z tego, co wiem i rozmawiałem z organizatorami, jest to pierwsza walka w wadze ciężkiej tutaj w Raciborzu. Mam nadzieję, że damy dobre widowisko, że kibice będą zadowoleni. Wiadomo, waga ciężka, ciężkie ciosy. Każdy cios może przesądzić o wygranej czy przegranej, także trzeba być przygotowanym na wszystko i radzę nie mrugać, bo w wadze ciężkiej może wszystko się zdarzyć w każdej chwili. Czuję się bardzo dobrze, ale tym razem nie bronię pasa z Raciborza, tylko mam walkę wieczoru, a bronić będę już w Stargardzie. Islam Majla Sultanow, czyli jutrzejsza walka wieczoru. Tym razem nie będziesz miał do pokonania raciborzanina, tak jak było ostatnio. Tak, może to lepiej. Kibice może będą za mną kibicować, zobaczymy. Zapraszam wszystkich fanów MMA jutro do areny Rafako na godzinę 18. Na pewno nie zabraknie wielkich emocji.